Ciebie Boga wysławiamy, śpiewamy tego umość. Ze Szczęść Boże, jesteśmy w Pielsku Białej, Mikuszowicach, w kościele pod wezwaniem świętej Barbary. Powolutku dobiega końca nasza wycieczka szlakiem Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego. Ale ostatni, czy przedostatni właściwie kościół nie oznacza, że najmniej wartościowy, wręcz odwrotnie, to jedno z ciekawszych miejsc na tym Beskidzkim Szlaku. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kościele, który. Ma swoją bardzo ciekawą historię i szczęśliwie do naszych czasów dotrwał w tej formie, w której został powołany do istnienia. Świątynia została wzniesiona pod koniec XVII wieku, kiedy to tutaj nad rzeką Białą usytuowano kościół wraz z dzwonnicą. Dzwonnica jest późniejsza od samej świątyni, bo powstała w 1851 roku, ale wpisuje się w tą tradycję dzwonnic budowanych w konstrukcji na słup, z izbicą i zwieńczoną barokową kopułą. Co ma kościół w Mikuszowicach z Grumwaldem wspólnego? To jest bardzo dobre pytanie. Mianowicie kościół w Mikuszowicach i nasza podbeskidzka miejscowość przez wiele lat mogła oglądać była w posiadaniu tak zwanego tryptyku grunwalskiego. Otóż przed 1683 rokiem tutaj właśnie do Mikuszowic trafił najprawdopodobniej z katedry krakowskiej tryptyk, który w niektórych źródłach jest określany jako tryptyk grunwalski. Jest to tryptyk, który powstał około 1470 roku, niektórzy Badacze zwracają uwagę, że data powstania tego dzieła w warsztacie krakowskim, tak zwanym warsztacie mistrza chórów, z którego też pochodzi tryb Świętej Trójcy, zdobiący kaplicę świętokrzyską na Wawelu, został ufundowany z racji zakończenia wojny trzynastoletniej i szczęśliwego pokonania krzyżaków w tym wymiarze, że do korony zostały przyłączone Prusy Królewskie po pokoju toruńskim. I nastawa według niektórych badaczy miała zdobić w katedrze krakowskiej, w południowej nawie, ołtarz pod wezwaniem świętego Mateusza, rozesłania apostołów i świętej Jadwigi. Dlaczego trypty grunwaldzki i rozesłanie apostołów? Dlatego, że 15 lipca 1410 roku, kiedy wojska polskie Wygrały bitwę pod Grunwaldem, w kościele obchodzono święto rozesłania apostołów. I oto w części centralnej yy, artysta. Ukazał Chrystusa, który rozsyła apostołów z głoszeniem Ewangelii tuż przed swoim wniebowstąpieniem. Charakterystyczne jest to, że każdy z tych apostołów trzyma w rękach banderolę i na tej banderoli jest napisane miejsce, do którego został wysłany, aby głosić, głosić Ewangelię. Czyli identyfikujemy ich odwrotnie, nie z imienia, a z przestrzeni. Z przestrzeni, tak, do której zostali według tradycji przypisani. Natomiast na otwartych skrzydłach ukazano czterech ojców kościoła, którzy pracują w pracowni, czyli w tak zwanym studiolo. Mówiliśmy o tym w kontekście przedstawień z ławy w Łębowicach. Taki stary typ ikonograficzny, ukazujący właśnie świętego papieża Grzegorza Wielkiego, świętego Augustyna, świętego Ambrożego i świętego Hieronima, którzy... Właśnie Są pochłonięci pracą przy pulpitach pisarskich i towarzyszą im symbole czterech Ewangelistów. Czyli z jednej strony widzimy czterech ojców Kościoła, ale też widzimy odniesienie do czterech Ewangelii, które to są przez ojców komentowani. A te Ewangelie są przez nie komentowane. A więc widzimy apostołów, którzy głoszą Ewangelię. Ewangelia, która została zapisana przez Ewangelistów, a następnie została skomentowana, wyjaśniana przez ojców Kościoła. I tu zatrzymajmy się na moment, bo jest coś nietypowego w tych skrzydłach, są krótsze niż obraz środkowy. Te skrzydła dlatego są przycięte, gdyż musiało to się stać już po przeniesieniu tryptyku do Miguszowic. On, kościół stanął w miejscu, obecna świątynia stanęła w miejscu kościoła wcześniejszego. I w tradycji liturgicznej po Soborze Trydenckim ważne były bramki, które pozwalały obejść ołtarz dookoła. Z racji na to, że tamta świątynia musiała być niższa. I tryb, który tutaj trafił, nie mógł się zmieścić, więc po prostu przycięto te skrzydła w dolnych partiach, żeby można było tryb usytuować właśnie tak, żeby pasował do bramek procesyjnych wokół, wokół ołtarza. To oczywiście jest duża strata, bo zostały te skrzydła przycięte. I gdy je zamkniemy, mamy cztery epizody, które także odnoszą się do głoszenia Ewangelii. Najpierw kapitalną scenę powołania apostołów Piotra i Andrzeja, później mamy ukazaną ucieczkę świętego Pawła z Damaszku, następnie dworzanina etiopskiego, którego nawraca apostoł Filip. I wreszcie objawienie na wyspie Patmos świętego Jana Ewangelisty, który spisuje, spisuje Apokalipsę. Więc sam program ikonograficzny tego tryptyku jest niezwykły i on odnosi się właśnie do, do święta rozesłania apostołów. Tutaj ważne jeszcze, żeby zwrócić uwagę na to, że była taka praktyka, kiedy zmieniały się gusty, gusty, gusty estetyczne, to wtedy wyposażenie z konkretnego kościoła, zwłaszcza miejskiego, trafiało na prowincję i mamy takie przykłady właśnie translokacji, przeniesienia właśnie tego tryptyku gotyckiego tutaj do Mikuszowic, czy też tablicy, o której mówiliśmy w Cięcinie ze zwiastowaniem z warsztatu Jana Wielkiego, czy też... Kapitalny obraz Madonna z Poziomką, ze zbiorów, znaczy z Kościoła Świętego Krzyża, obecnie Muzeum Ziemi Żywieckiej w Żywcu, które zostały przeniesione. To z, z Krakowa w tym wypadku, właśnie tutaj w Beskidy. Sam tryptyk, dlatego nazywany jest grunwaldzkim, bo tak jak powiedziałem, on był związany z ołtarzem i z tym świętem, które wypadało właśnie w rocznicę zwycięstwa Grunwaldzkiego, które to zwycięstwo w Polsce aż do rozbiorów było uroczyście obchodzone. Ta, to uroczyste obchodzenie święta Grunwaldzkiego miało związek z procesją, którą urządzano z katedry krakowskiej na Stradą do kościoła świętej Jadwigi. Ten kościół w tym momencie nie istnieje. On został w XIX wieku Włączony w inny, w inny budynek, i była to pielgrzymka dziękczynna, na którą to przychodziły procesy z innych kościołów miejskich. Dlaczego akurat w to miejsce wędrowano? Dlatego, że był to kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej. To był jeszcze taki czas, kiedy starano się o beatyfikację i kanonizację Świętej Jadwigi królowej Jadegaweńskiej, która to Jadwiga Andygaweńska bardzo mocno zaangażowała się w te mediacje i upominała Krzyżaków, którzy przecież nie byli jej dłużni, bo rozpowiadali w Europie straszliwe rzeczy na jej temat, na temat jej moralności itd. To była ogromna propaganda. I stąd też wędrowano do Jadwigi Śląskiej, która patronowała królowej Jadwidze. Starając się o, o, o właśnie o kanonizację, którą to kanonizację raz po raz odsuwały w czasie wydarzenia polityczne, które miały miejsce w naszym kraju. Dopiero tą kanonizację udało się przeprowadzić w 1997 przez świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. Sam papież wtedy mówił, że długo czekałeś na to. Jadwigo. Ciekawe jest to, że samą chulową przecież pochowano w prowizorycznym grobie tak naprawdę, licząc, że ta kanonizacja będzie na tyle szybka, że jej ciało zostanie przeniesione do relikwiarza i będzie umieszczone. I w czasie tej procesji dziękczynnej niesiono sztandary. Sztandary, które zostały zdobyte pod Grunwaldem, znamy je dlatego, że Jan Długosz je uwiecznił w swoim dziele Banderia Plutenorum, gdzie opisał sztandary i miniaturzysta tutaj dwornik wykonał ich ilustrację. Niestety święto to zostało zabronione przez zaborców. I ciekawa jest chwila, kiedy Polska odzyskała niepodległość i zrodziło się pytanie, kiedy możemy świętować swoje święto na narodowe. I wtedy były również głosy, aby właśnie przywrócić to pierwsze święto narodowe, jakim była obchody Wiktorii Grunwaldzkiej Stąd też na przykład w 1910 roku, czyli jeszcze na 8 lat przed uzyskaniem niepodległości mamy wielką, wielkie świętowanie okrągłej rocznicy grunwaldzkiej. Paderewski funduje przecież wspaniały pomnik grunwaldzki w Krakowie przed Barbakanem na placu Jana Matejki obecnym. I to była jakieś taki przyczynka do tego, że jednak ta świadomość tradycji grunwaldzkiej była mocno obecna. No niestety a wybrano w Polsce odrodzonej już nie dzień właśnie grunwaldzki, ale dzień 11 listopada, który stał się świętem narodowym. Więc tutaj mamy to, taki właśnie związek. W 1935 roku tryptyk został zabrany do Krakowa jako depozyt parafii. Stał się to oficjalnie w 1939. Od tamtego czasu właśnie tryptyk z Mikuszowic można oglądać jako stały depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie, w tym momencie w galerii biskupa Erasma Ciołka przy ulicy Kanoniczej. I jednym z, z elementów tej umowy przekazania w depozyt było to, że do parafii zostanie Przywieziona kopia tego tryptyku, i tak się stało, ale dopiero w 1987 roku Muzeum Narodowe wywiązało się z tego zapisu. Z tak, że możemy w Mikuszowicach w tym momencie podziwiać nie oryginał, ale kopię, a na oryginał, żeby zobaczyć oryginał, trzeba jechać do Krakowa do Muzeum Narodowego. Natomiast ważne jest, żeby tutaj to ze sobą połączyć i mieć, mieć świadomość, jak ważne jest też dla polskiej kultury i historii tryptyk mikuszowicki, bo on tak funkcjonuje do dzisiaj w literaturze naukowej. Też trzeba podkreślić o jednej, pamiętać o jednej rzeczy. Zwycięstwo grunwaldzkie było w Polsce uznawane za największy cud świętego Stanisława. Według relacji Jana Długosza w momencie walki na polach grunwaldzkich ponad walczącymi w niebiosach na niebiosach ukazał się święty Stanisław, który modlił się za wojskami polskimi. Stąd też Scena zwycięstwa Grunwaldzkiego została uwieczniona na srebrnej trumnie relikwiarzowej w ołtarzu świętego Stanisława, stojącym na środku katedry krakowskiej, wykonanej w Gdańsku przez Renena w XVII wieku. I to samo wydarzenie namalował też Jan Matejko. Kiedy Państwo dobrze przyjrzycie się bitwie pod Grunwaldem Jana Matejki, to właśnie ponad walczącymi, można zobaczyć na niebiosach ukazanego modlącego się świętego Stanisława. Więc tu widzimy jak ta historia, również wielka historia, dosięga naszej małej miejscowości, jaką dziś jest dzielnica, a kiedyś właśnie wioska nad, Białką, nad Białą, właśnie tutaj w Miguszowicach. I tak okazuje się, że historia, która niekoniecznie musi być wymalowana, jednak nas dotyka, bo e, jeśli popatrzymy na sam ten tryptyk, to z Grunwaldem nie ma na pierwszy rzut oka nic wspólnego, a okazuje się, że trzeba trochę wiedzieć, żeby odczytać pełnie. Yy, tak, to rzeczywiście jest niezwykłe, ale to z racji na to, że no, wiele elementów się tutaj złożyło yy, i... Tworzy taką historyczną całość, jeśli chodzi o też i o program ideowy samego święta, samego tryptyku. No, mistrz, który pracował tutaj, był znany ze sztuką i północną włoską, stąd też Ci uczeni w pracowni. Znał też sztukę krajów austriackich tego czasu. Tutaj widzimy wyraźne odniesienia do ołtarza Albrechta Wiedeńskiego, dzieła. A więc to jest takie dzieło, które naprawdę jest do no, najwyższej rangi artystycznej. No i też sama świadomość, co prezentuje, jest, jest tutaj bardzo istotna. Ale oprócz właśnie tego tryptyku, tu w Mikuszowicach możemy podziwiać inne dzieło średniowieczne, trochę wcześniejsze. Piękną figurę pięknej Madonny z Dzieciątkiem. I tutaj już mamy oryginał. Tak, tuż mamy oryginał. To jedna z nielicznych tego rodzaju rzeźb zachowanych na Podbeskidziu. Madonna stojąca przedstawienie Matki Boskiej, trzymającej dzieciątko Jezus, w tak zwanym stylu pięknych Madon. To rzeźba, która powstała. Trzeci ćwierci już XV wieku, gdzie generalnie ten styl był, już się zmieniał. Ale tutaj jeszcze artysta nawiązał do niego. Widzimy to w takim charakterystycznym układzie fałd. Te fałdy układają się w formie takich trzech V, trzech liter V. Tak? I ostatnia, tak zwana fałda agrafowa, która spina całą kompozycję. I po bokach mamy festony. To było też znamienne dla tego stylu pięknego, że. Właśnie te festony układane były po bokach postaci. Madonna była w takim esowatym wygięciu. Z polskich Madon najbardziej rozpoznawalna w tym stylu jest piękna Madonna z Króżlowej, którą można podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Notabene znaleziona na srychu przez Stanisława Wyspiańskiego w czasie kwerendy inwentaryzatorskiej, którą przeprowadzono na początku XX wieku. Nasza tu Madonna już jest bardziej, można powiedzieć, wyprostowana. To jest wygięcie, nie jest tak bardzo widoczne, natomiast ten układ pał się tutaj zachował. Skąd ten styl piękny on się zrodził? On się zrodził na dworze cesarza Karola IV luksemburskiego w Pradze. I tu mamy do czynienia z takim właśnie y, taką wypadkową y, kultury rycerskiej, dworskiej kultury rycerskiej, który y, y, głosił pochwałę kobiecego piękna, to kobiece Piękno było takie, byśmy mogli powiedzieć, porcelanowe, to znaczy takie idealne. Charakterystyczne były takie wysokie czoła u, u, u kobiet. One stąd się brały, że panie sobie podgalały włosy, żeby to czoło było jeszcze wyższe. Mamy takie drobne usta. Chodziło o to, żeby te elementy. Kobiecej urody były właśnie takie delikatne i wiotkie, smukłe postacie, które mają właśnie dużą ilość draperii, szat, które właśnie kształtują całą, całą postać. Ta kultura, Wyrastała właśnie z kultury dworskiej. No to mamy przecież turnieje rycerskie, damy serca, szaranki, które mają za zadanie pokonać konkurenta, rywala, więc. Miłość wyśpiewana przez trubadurów. To się później zmieni, dlatego że ta kultura dworska zostanie zdominowana przez kulturę mieszczańską i wtedy pojawia się nam nowy, nowy wzorzec ideału kobiecego i nowy też sposób drapowania. O ile w stylu pięknym te fałdy padają miękko, bardzo łagodnie, kształtują się w te festony. To już w tym stylu, tak zwanego gotyku łamanego, te fałdy są mocno pogięte. Mówiliśmy o tym w kontekście chociażby tego zwiastowania w Cięcinie, gdzie te draperie no, przypominają taką właśnie, nawet pogiętą blachę. Czy nazwa piękna stylu w ogóle pięknych Madon chodzi z gotyku, czy to jest później nadane określenie? Nie, nie, to jest określenie, które zrodziło się w gronie historyków sztuki i badań nad, nad samym właśnie stylem tych, tych, tych rzeźb. To też jest bardzo ciekawe, bo mamy tutaj taką wzorcową Madonnę, Madonnę z Krumlowa, z czeskiego Krumlowa, która jak gdyby stoi u początku genezy tych pięknych Madon i teraz artysta, który właśnie wędrował najprawdopodobniej w stronę państwa krzyżackiego i po drodze zostawił piękną Madonnę we Wrocławiu i piękną Madonnę w Toruniu. Niestety ta Madonna zaginęła w czasie działań II wojny światowej, ale nie przedstawiano tylko Madonny z dzieciątkiem w pozycji stojącej, mamy także Pietę, właśnie w stylu pięknych Madon Pietę z kościoła świętej Barbary u jezuitów w Krakowie i bardzo ciekawie ukazanego Chrystusa modlącego się na zamku w Malborku. To także jest właśnie za, rzeźba zaliczana do tego stylu pięknego. Jeśli mamy mówić o najważniejszych, najpiękniejszych rzeczach w tym kościele, no to musimy się zatrzymać na polichromii. No, polichromia jest wyjątkowa. Polichromia jest wyjątkowa, dlatego, że mamy tutaj w całości zachowaną XVIII-wieczną polichromię, która została ufundowana przez tutejszych Włościan. Jej twórcą był artysta działający w Bielsku, Jan Mentil. Mentel w 1723 roku. Czyli trzystulecie się nam zbliża. Tak. W przyszłym roku będziemy mieli 300 lat istnienia tej polichromii. I mamy tutaj przykład pewnej zmiany formy. Jak Państwo pamiętają do tej pory, mówiąc o polichromiach drewnianych kościołów, mówiliśmy albo o tych młodopolskich XIX wiecznych, albo klasycyzujących w kontekście na przykład polichromii w Nitku, czy w Polance Wielkiej. Czy też o polichromiach XVII-wiecznych, które jeszcze żyły tym życiem średniowiecznym, kiedy ściany są dzielone w takim podziale ramowym i w poszczególnych kwaterach mamy rozwiniętą narrację, najczęściej związaną właśnie z cyklem pasyjnym, odnoszącym się do męki Chrystusa. Tutaj wyraźnie widzimy zmianę kompozycji. Ściany zostały podzielone za pomocą pilastrów, iluzjonistycznie malowanych pilastrów, na tle których mamy ukazane konsole i na tych konsolach stoją apostołowie. I pomiędzy tymi pilastrami, które podtrzymują wydatne belkowanie, malowane iluzjonistycznie, mamy umieszczone ramy i w tych ramach wielkopostaciowe. Wielkoformatowe sceny z legendy świętej barbary, które opowiadają historię, historię życia i męczeństwa głównej patronki kościoła, czyli świętej barbary. I teraz strop. Też jest ciekawie zakomponowany, dlatego że na tym stropie także mamy podział ramowy. To jest taki podział charakterystyczny dla XVII wieku. Właśnie takie stropy ramowe zrodziły się w środowisku weneckim i to właśnie po pożarze Zamku Królewskiego na Wawelu Zygmunt III Waza sprowadził z północnych Włoch, z Wenecji Tomasza Labelle, który miał za zadanie zmienić spalone stropy kasetonowe, renesansowe, na stropy barokowe, wprowadzając podział ramowy. I ten podział ramowy iluzjonistycznie został tutaj na stropie ukazany, stąd też w prezbiterium mamy yy, ukazaną Trójcę Świętą, a w nawie Apoteozę Świętej Barbary. I pomiędzy tymi przestrzeniami mamy stylizowaną widź akantową, którą dopełniają zawieszone gilandy owocowo-kwiatowe, już takie charakterystyczne dla XVII wieku. Więc widzimy, że artysta ten malując polichromię w Mikuszowicach był już dojrzałym człowiekiem. Nawet można powiedzieć, że była to, był to ktoś starszy, który jeszcze mocno był zakorzeniony w tradycji w tradycji malarstwa XVII-wiecznego, ale już znający nowe rozwiązania. I kiedy się przyjrzymy tej polichromii, to wyraźnie widzimy nawiązania do dekoracji, yy, dekoracji kolegiaty świętej Anny w Krakowie. Tam właśnie na przełomie XVII i XVIII wieku powstała wspaniała dekoracja Baltazara Fontany yy, Stiukowa. I to właśnie Fontana na pilastrach wymyślił iluzjonistycznie malowane postacie apostołów, ale także Chrystusa i Matki Boskiej. Te postacie widzimy w prezbiterium po obu stronach ołtarza i mamy też te ramowe podziały, które tam no, zostały ukształtowane już w nowej manierze z dekoracji, które przekraczają ramy, nadając jej większą ekspresję i dynamikę. I tutaj też właściwie te obrazy są tak zrobione, jakby wychodziły i za ramy w tył i w przód. To jest ciekawe, jakby to było okno raczej niż rama. Tak, bo tu chodziło o to, żeby wprowadzić dynamikę wnętrza i stworzyć takie wrażenie iluzji, tak, że rzeczywiście ten, kto patrzy na scenę jest jej uczestnikiem. Tak, jak słusznie pani zwróciła uwagę, że mamy okno, które otwieramy w życie świętej Barbary po to, żeby właśnie przyjrzeć się temu, co się tutaj dzieje. Oczywiście obok apostołów, obok historii świętej Barbary mamy także świętego Jerzego walczącego ze smokiem, czy bardzo precyzyjnie i malowniczymi ukazane właśnie te festony girlandy kwiatowo-owocowe Trzeba przyjść i zobaczyć, proszę państwa, to kolejne miejsce, do którego serdecznie zapraszamy, miejsce tętniące życiem, to kolejny z kościołów parafialnych, w których na co dzień ludzie przychodzą, modlą się, żyją i to miejsce, które z jednej strony tak trochę w rozkroku. Jedna noga w historii, druga noga we współczesności. I to jest piękne w Beskidzkim Muro, że te dwie sytuacje można połączyć. I tak, i można w nich uczestniczyć. Także to cały czas idea też Beskidzkiego Muro jest nie tylko po to, by pokazać, uchronić, strzec, ale też rozwijać, tłumaczyć, wyjaśniać i ewangelizować. Czyli żeby każdy z nas mógł kto ma wiarę ją pogłębić, kto jej nie ma, żeby mógł ją znaleźć czy lepiej zrozumieć, i popatrzeć na nią właśnie z takiego pozytywnego z punktu widzenia. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.